A ty tutaj co robisz? Odpoczywam sobie. Zwróciłem uwagę, że jest jej smutno i po prostu czysto koleżeńsko chciałem jej pomóc i poprawić trochę humor. Chcesz wodę? Chcę wodę. No chciałaś wodę, masz wodę. Halo! Kinga is getting wet. Oh my god. Doceniam właśnie takie małe gesty, że ktoś właśnie, kto jest mi nawet obcy, bym powiedziała, widzi, że coś jest nie tak i mam takie wsparcie też u niego. A z kim widzisz tego Patryka na przykład? Ze mną. Tak? Podoba ci się Patryk? Nie, fajny jest. No to weź go tam, wiesz, sobie pogadaj z nim. Patryk, chcę wody. Zaczynam się przekonywać do Patryka, a co będzie dalej, to czas pokaże. Nie, ale jak będziesz chciała się przytulić czy coś, to śmiało mów. Bez żadnych podtekstów. Mhm. A jak będziesz chciała z podtekstami, też mów. Ja jestem otwarty chłopak. No jesteśmy z Kingą w parze, więc staramy się gdzieś tam siebie wspierać, mimo to, że nie mamy jakiegoś sporego kontaktu. Miałaś kiedyś ten, jakieś epizody z dziewczynami? No dawaj, no to jest, wiesz, opowiadaj. To był hardcore. Trójkąt? Lepiej. Czworokąt? Tak? To było tak, że ja z moim byłym chłopakiem pojechaliśmy do Holandii, do naszych wspólnych znajomych. Poszliśmy tam do łazienki, nam się zaczęło wkręcać. I ten, no i wyszłyśmy się, rozebrałyśmy, zaczęłyśmy, wiesz, się lizać. W środku na dywanie oni, taki ząk w dwójkę. Ale chyba im się spodobało. No ale było tak, że wiesz, że jej facet mógł mnie dotykać, a mu jej, nie? No. Ale podobało ci się, czy nie? No. Aj, wariatka, wiedziałem. No zazwyczaj jest tak, że te ciche dziewczyny to... Już swoje przeszły. Dokładnie. I teraz obserwują, co się dzieje dookoła.